Dokąd jedziesz? Nie pamiętam, jaka to jest ulica. Dobra, tak wygląda posiłek pierwszy, przedtreningowy. Mamy tutaj 75 g ryżu, 90 g kurczaka, troszeczkę fasolki, żeby jelita nie zapomniały, jaka jest ich funkcja, oraz banana, czyli 80 węgli, 25 białka i 0 tłuszczy, bo za chwilę będzie wjeżdżać trening. Dobra, jestem już po treningu. Tutaj wlatuję 50 g wafli ryżowych na słono z odrobiną kurczaka i warzyw oraz 50 g wafli na słodko. Tym razem troszeczkę białka oraz banan. Tego białka jest tylko 25, łącznie jest 100 węglowodanów. Posiłek trzeci, 75 g ryżu, 50 g fasolki, 40 g śliwek suszonych i bardzo, bardzo mało kurczaka i 5 gram oliwy. Dobra, kolejny posiłek Sylwii, tym razem zapowiadam ja. Jest tutaj w sumie, nie wiem czy zapowiem, bo nie wiem, 5 wafli ryżowych, pewnie 100 gramów banana. Ile WPC? WPI w zasadzie? 30. 30 gramów WPI, fasolka z ketchupem, czyli standard. I jeszcze 25 gram. A, przepraszam. Płatków owsianych. 25 gram płatków owsianych. A ja mam taki oto skromny posiłek. Nie no, żartowałem. Tu jest 150 gramów kurczaka, trochę fasolki, ketchup, chipotle od Roleckiego. Najlepszy szajs na ziemi. Jeżeli ktoś nie próbował, to proponuję znaleźć gdzieś w jakimś sieci jakiegokolwiek sklepu. Wszyscy mówią, że nie da się znaleźć tych sosów, ale no generalnie, no nie wiem, u mnie w mieście są. Do tego mamy klej ryżowy, 80 gramów ananasa i odrobinkę WPI w postaci takiej nutelli bardzo rzadkiej, którą będę sobie polewał na górę. I tak to wygląda. A do posiłku oglądamy Bogdana Bonera, Egzorcystę. Generalnie polecam Wam, jeżeli lubicie te wszystkie takie głupie produkcje, git produkcji. Kiedyś to było bardzo popularne, ten Kapitan Bomba i tak dalej. No to wymyślili teraz Egzorcystę, jest na Netflixie i jest genialny. To jest ostatni odcinek niestety drugiego sezonu, więc delektujemy się tym i tym. Posiłek ostatni. To już chyba Sylwia musi powiedzieć, bo tu jest za dużo miksu. Co tam jest w środku? 125 twarogu, 30 gram takiego musli jakby, zblendowany banan i 2,5 wafla ryżowego. Czyli łącznie? 60 węgli, 25 białka i 10 tłuszczy, bo tam jest jeszcze masło orzechowe. A ja nudno. Ryba, ryż, awokado. Zielona fasolka. Jakiś nowy serial. Jak ktoś coś robi, czy warto, to pisać w komentarzach. Peace. Zostało nam co? Malować się i pewnie najeść jakiegoś syfu na noc. W sensie nie ja, tylko Sylwia. Także zaraz pokażę Wam, co ciekawego Adam wymyśli do zjedzenia, bo jak na razie Sylwia zjadła trzy posiłki. Na pewno będą widzieć, że za kamerki masz głową. Trzy posiłki,
I zostały jej jeszcze pewnie jeden lub dwa i na nas pewnie jakiś syf leci, także będziemy relacjonować na bieżąco, jak będzie się działo coś, co jest godne do relacjonowania. Dobra, wybraliśmy się do osiedlowego sklepu, żeby zrobić zakupy na jutro. Adam co prawda... Adam co prawda powiedział, że raczej syfem ładować nie będą, ale kazał kupić trochę rzeczy. Zresztą ja jutro też na cały dzień potrzebuję sobie coś ugotować, na rano jakieś jajeczka, także jesteśmy tutaj w osiedlowym sklepie i dokonujemy zakupów. Pewnie na koniec wam pokażemy, co tam kupiliśmy, ale wrócimy już do domu, także póki co. Co powiesz? W zasadzie to nic, idziemy do domu jeść. Duży, blondyski sklep. Co masz w worze? Jajeczka, pomidorki, kurczaczka, ryż, fasolkę zieloną, jakiś batonik, co jaki trałak Sylwia pod ladą i nie wiem, co tam jeszcze jest, ale przed tobą jest na pewno ogromna kałuża. Dobra, nasze całe bodybuildingowe zakupy, czyli pomidorki, jakieś tam jajeczka, ser żółty, kura i zaraz zabieramy się za przygotowywanie posiłków na jutro. Tak, a tutaj nasza wielka paka. Tak wygląda oldschoolowy food prep. Gotujemy pierś z kurczaka. Gotujemy zieloną fasolkę. Tylko słabe uszy używają patelni, pamiętajcie. Prawdziwi kulturyści dostają dodatkowe punkty na scenie za bycie hardkorowcem. Tak jest. Na oknie. Kurde, ile to masz tłuszczu? 15, więc nie aż tak dużo. Nie tym razem. Posiłek ostatni. Sylwia już była na solarium. Pokaż swoje piękne, jasne dłonie. Wspaniale. Budzin. Afryka. Mudzin. Co jesz ciekawego? Ile tu jest? 7 wafli, 15 tłuszczy, czyli aż 30 pysznego masła migdałowego. No i co? I sól. Sól. I gram soli. Sylwia igra z solą. I gram soli. Chce mi się bardzo spać. Także jemy. W zasadzie Sylwia je, je patrzę. I idę spać, powiem wam. Widzimy się rano. Co tu mamy? Alkohol? Boże, jak to dużo. Przyjemne po tym. Zabrakło. Już się nie jest. Adam, zabrakło.
kurwa, nie? Przecież ja potem umrę, na serio. Dawaj. Pokaż, czy ci zależy na kulturystyce. Musiała być jakaś pomyłka, nie? Nie, na pewno nie. Atakuj. Jak będę się jutro będę się oczekał. Nie będzie, strzelaj. I siup. Alkoholus. Check form. Co ty tu robisz? Posiłek ostatni przed sceną, co to jest? Jeszcze nie ostatni. Jeszcze nie ostatni? 5 wafli, 1 banan, 60 gram dżemu i będzie 1 gram soli. Dzień dobry YouTube. Słuchajcie, jest niedziela, dzień startu. My jesteśmy już w samochodzie, zapakowani. Czekamy jeszcze tylko na naszych znajomych, żeby zebrali się, dopakowali do grata i ciśniemy na weryfikację. Jest godzina 10.30. Weryfikacje zaczęły się chyba od 9.00? Od 9.30. Od 9.30, więc mam nadzieję, że jakoś tam się szybciutko pozbieramy, bo na 11.00 Sylwia ma włosy, makijaż i takie, takie. Więc generalnie, no co tu dużo mówić. Zaraz jedziemy walczyć i będę relacjonował w miarę możliwości, jak to wygląda, jeżeli chodzi o przebieg zawodów. Ogólnie jak to wygląda na hali, także wracam do was już niebawem, mam nadzieję, że z bardzo dobrymi wiadomościami. Zapraszam na scenę. Pani Sylwia Olszewska, brawo. Pani Agnieszka Gagatek i pani Urszula Kosianowska. Yeah.
21. Na miejscu trzecim z numerem 24 pani Urszula Kosianowska. Na miejscu drugim z numerem 23 pani Agnieszka Gagatek. Brawa! I miejsce pierwsze z numerem 22 pani Sylwia Olszewska. Brawa! Jakieś podsumowanie. Zakończyłam już sezon startowy, swój pierwszy w życiu. Przynajmniej prawdopodobnie, chyba że jeszcze coś wymyślę w weekend. Ale zobaczymy, bo bark jest zepsuty, więc trzeba go naprawić najpierw. Podsumowując, na pierwszym starcie w Skarszewach zajęłam pierwsze miejsce. Niestety startowałam sama, nie było żadnej konkurencji, ale było to dla mnie fajne przetarcie, żeby sobie zobaczyć, jak jest na scenie, czy w ogóle mi się podoba i jak to wygląda. Wywalczyłam też pierwsze miejsce w overallu, gdzie już mogłam się porównać z innymi kategoriami. Następne starty to były MPC. Udało mi się zająć dwa razy pierwsze miejsce w Novice i Beginners oraz trzecie miejsce w seniorkach, co było bardzo fajnym doświadczeniem i dla mnie wielkim sukcesem, bo gdzieś tam założyłam sobie, że to trzecie miejsce, gdyby udało się wywalczyć jeszcze przed startem, to byłoby takie naprawdę już spełnienie marzeń, więc tu jestem bardzo zadowolona i oczywiście staramy się piąć w górę w dalszym sezonie, w przyszłym sezonie. I mój ostatni start był na PCA, gdzie udało mi się zająć pierwsze miejsce na trzy zawodniczki łącznie ze mną. I wygrać tak samo overall, więc jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego całego sezonu. Oczywiście chciałabym, żeby tych startów było więcej, ale chyba jak już na ten czas się to nie uda w tym roku, więc postaram się dobudować to, czego brakuje. Mniej więcej wiemy, w co celować, więc będzie fajnie, na pewno będzie dużo lepiej. Cóż, chciałabym podziękować szczególnie mojemu trenerowi Adamowi Sukerowi, chciałabym podziękować też Dawidowi, że mnie znosił i też pilnował gdzieś tam, żebym pozowała te dwa razy dziennie, czy przynajmniej raz, jeżeli już było naprawdę hardkorowo z czasem. Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się tutaj do mojej nauki pozowania, przede wszystkim Oli Krzywożece, dziękuję Norbertowi Tymczakowi za cenne wskazówki, szczególnie już w tej końcówce, gdzie tutaj było szlifowanie detali. Dziękuję również Justynie Rudnickiej za przygotowanie mnie pod pozowanie takie bardziej fizik, ale te elementy pojawiały się w pozowaniu w PCA i
WBFF. Dziękuję Kasi z Posing Time za to, że w ogóle nauczyła mnie poruszać się na obcasach, ponieważ nie jest to obuwie, które w ogóle używam na co dzień, ani w ogóle. I przede wszystkim dziękuję Karolinie Wójcik za dużo uśmiechu podczas pozowania, za to, że w ogóle jeśli chciało poświęcić mi czas, żeby gdzieś tam mnie poprawiać, że nawet jak pokazywała mi zdjęcia z pozowania, to gdzieś tam mi rysowała strzałkami, gdzie mam jeszcze co wystawić. Także no, dziękuję Ci bardzo, bardzo Karolinko. No i dziękuję wszystkim, którzy trzymali gdzieś tam za mnie kciuki i mi kibicowali, bo to też na pewno mi pomagało gdzieś tam na scenie. No i co? I widzimy się pewnie za rok.